Cześć, dzisiaj Wam opowiem o dwóch rodzajach sterowników, jakie produkujemy. Sterownik profesjonalny z modułem Wi-Fi, sterownik uproszczony bez modułu Wi-Fi, ewentualnie z możliwością podłączenia pilota zdalnego sterowania. Różnica między tymi dwoma układami jest przede wszystkim taka, że no, tu jest znacznie więcej elementów i bardziej kontrolujemy mostkami H silniki DC. Możemy zmieniać ich prędkość, możemy mierzyć ich obciążenia, możemy patrzeć na logi w czasie, jak te silniki nam się zużywają. Więc tutaj jest sporo więcej elementów, no, które po prostu są kosztowne w montażu. Tutaj oparliśmy tylko i wyłącznie się na przekaźnikach, czyli tak trochę porównujemy ten sterownik do chińskich produktów. Różnica istotna między tymi chińskimi produktami jest taka, że ten sterownik potrafi radzić sobie z zakłóceniami, ponieważ zarówno tutaj, jak i tutaj na tych kanałach poszczególnych dodaliśmy dużo elementów zabezpieczających. No, te testy, które przez lata robimy, pokazały nam, że należy dołożyć jeszcze kilka elementów, które pozwolą na to, żeby te sterowniki były jeszcze bardziej stabilne. W tym sterowniku też sporo się zmieniło, pomimo że go znacie już troszkę. Mamy dużo większy radiator, który musieliśmy wyciągnąć troszkę na zewnątrz, a poza tym całość tej konstrukcji jest przebudowana pod względem, no, powiedzmy, że metod współpracy z silnikiem. Zwiększyliśmy częstotliwość sygnału PWM, więc ten dźwięk pracy na niskich obrotach jest znacznie niższy. Ten sterownik już w tej wersji potrafi rozumieć takie wbudowane krańcówki, jak tutaj mamy na przykład w takim klasycznym siłowniku liniowym. Ja tutaj tą linię wyciągnąłem, ale te wbudowane krańcówki, które tutaj nam zakłócały poprzez diody, już w tej chwili są obsłużone, więc tak naprawdę ten sterownik stał się bardzo odporny. Jeśli chodzi o ten sterownik, to jest znacznie prostszy i znacznie tańszy sterownik zarówno w produkcji, jak i dystrybucji. Ta zewnętrzna obudowa być może z czasem zostanie dodana, on tutaj tak naprawdę specjalnie jest otwarty, żeby będąc w głębokiej skrzynce można było wypiąć każdy z pinów bezproblemowo. Też ma oczywiście zabezpieczenia odwrotnego podłączenia i wiele innych filtrów. Algorytm jest bardzo podobny, nie ma modułu Wi-Fi, więc w związku z czym hybryda staje się w tym sterowniku aktywna dopiero po jakimś czasie, to znaczy muszę zebrać odpowiednią ilość logi pracując z danym sterownikiem i całą konstrukcją i w danych warunkach pogodowych, żeby dowiedzieć się, że okej, te zakresy są standardowej pracy i te załączenia, wyłączenia silników powinny być w takim zakresie, a powiedzmy, że przy innych temperaturach czy przy innych nasłonecznieniach powinien zachowywać się inaczej i troszkę wykorzystujemy tam wtedy taki algorytm liczenia pozycji słońca, klasyczną astronomię. Ten jest tutaj znacznie soft taki astronomiczny, w sensie ta hybrydyzacja jest znacznie słabsza, ponieważ tu nie ma zegara i nie ustawiamy tutaj zegara. Ten ma moduł Wi-Fi, więc pozwala na większą hybrydyzację. Poza tym te moduły, poza tym, że są w innym miejscu, no to po prostu przenieśliśmy ten kanał, tutaj przyciski są tutaj z boku, to tak naprawdę funkcjonalności są identyczne. Ja tutaj podłączam sobie wszystkie peryferyjne urządzenia, które mi będą potrzebne. Zaraz pokażę, jak to podłączyć na tamtym przykładzie. Mam sensory, mam wiatromierze analogowe i cyfrowe, można podłączyć równocześnie zarówno w tym sterowniku, jak i w tym. Limit switche i dodatkowo jeszcze peryferia, które możemy dodać. Ja tutaj specjalnie wyjąłem dwa przekaźniki, żeby pokazać Państwu, że ten test przekaźniki spokojnie można wymieniać. Jeżeli ja tutaj podłączę silniki większe niż te 8 A w udarze, no to pewnie ten przekaźnik szybciej się zużyje niż standardowo, bo to nie jest tak, że on raz upadnie, ale na pewno szybciej się zużyje, więc mogę go wydłubać, wyjąć i wymienić. Tak samo jak mogę po prostu ich nie stosować, wyjąć je całkowicie, jeżeli mam podłączone kanały tutaj i steruję tylko i wyłącznie silnikami zewnętrznymi, na przykład AC. Dlatego też ten sterownik fajny jest dla instalacji, w których stosujemy tylko i wyłącznie AC. Niepotrzebne są wtedy całe te mostki, które tutaj mamy. Niepotrzebne są całe mechanizmy sterujące, zbieranie logów i tak dalej. No bo przy AC wszystko jest na zewnątrz, niewiele z tym jesteśmy w stanie zrobić.